Witam ponownie, Adrian Stankowski. Witam w politycznym podsumowaniu tygodnia w Telewizji Republika. Dzisiaj wyjątkowo z Sulejowa, gdzie odbywa się zjazd klubów Gazety Polskiej. Dzisiaj o godzinie 16 odwiedzi nas premier Mateusz Morawiecki. Są z nami przemili goście. Pan poseł Wiesław Szczepański z Nowej Lewicy. Witam ponownie. Pan poseł Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. I pan poseł Andrzej Grzyb, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pozdrawiam państwa. Witam ponownie wszystkich panów. No właśnie, bo mieliśmy też dosyć spektakularne wydarzenia w polskim Senacie w ubiegłym tygodniu. Uchwalona nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. No wiadomo, trochę trafiająca w bardzo wrażliwe relacje polsko-żydowskie. No, trafiła do Senatu ta nowelizacja, a Senat zastosował zupełnie niespotykaną do tej pory procedurę. Oto na posiedzeniu Senatu, brała udział ambasador Izraela, brali udział inni zaproszeni goście, między innymi rabin. Rabin Polski, może nie wiem, pan poseł Wiesław Szczepański zacznie tę część. Pan poseł Grzyb nie dokończył swojej wypowiedzi, panie redaktorze, poprzedniej części. Pan poseł chyba skończył, ale bardzo się cieszę, że taka jest kultura dyskusji w naszym programie. Ucieczka od odpowiedzi. Nie, ucieczka od odpowiedzi. Bardzo budujące, panie pośle, no pytanie jest takie, bo to ja nie znam takiego parlamentu, który zapraszałby ambasadorów innych państw w trakcie uchwalania ustaw. Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że to pytanie należałoby skierować do pana marszałka Senatu oczywiście, ponieważ pan marszałek Senatu kieruje pracami Senatu, podejmuje decyzje, kto ewentualnie uczestniczy w posiedzeniach Senatu czy w pracach komisji. Również to dotyczy osób, które te komisje prowadzą. Ja powiem, no oczywiście Senat zawsze, ponieważ jest Senatem dzisiaj powiedzmy demokratycznym, zaprasza różne osoby. Mieliśmy przypadki wysłuchania publicznego do wielu ustaw, więc również być może to było efektem zaproszenia przedstawicieli zarówno wyznania żydowskiego, jak i również pana ambasadora, tak żeby wysłuchać drugiej strony przed podjęciem decyzji. Ja uważam, że ustawa, która została przyjęta, jest ustawą, która de facto może, można powiedzieć, kończy reprywatyzację w Polsce. I powiem wprost, uważam, że ta ustawa dla mnie jest potrzebna z jednego względu. Otóż zdarzają się dzisiaj osoby, które mają po 130, 140 lat i zwracają się o zwrot nieruchomości. Tak? To jest głównie Warszawa. Bardzo wiele osób zostaje w tym momencie potem pokrzywdzonych, kiedy te kamienice trafiały w ręce osób, które nimi handlowały. Zresztą to pokazywała komisja, która w poprzednim parlamencie funkcjonowała. Więc myślę, że przecież nic się nie stało, że rozmawiano z tymi osobami. Decyzja w tej chwili pozostanie w rękach Sejmu, bo przecież projekt ustawy wróci do Sejmu. Pan poseł Andrzej Grzyb, panie pośle, no ja mam niestety takie wrażenie, że taki sposób procedowania ma na celu rozognienie tego sporu. No, na przykład słowa rabina Szudricha, no jednym się podobały, drugim się nie podobały. Po co stwarzać w ogóle okazję do takiej wymiany poglądów w momencie zupełnie niestosownym? Najpierw pozwolę sobie powiedzieć, że jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, głosowaliśmy za tą ustawą. Uważamy, że to jest... I tutaj nie było, bym powiedział, zaognionego jakiegoś sporu politycznego w polskim Sejmie. Oczywiście klub obywatelski, Koalicji Obywatelskiej wstrzymał się od głosu, ale nie było głosów przeciwnych wobec tej ustawy, więc ten proces przeszedł bardzo spokojnie. Po drugie, trzeba też powiedzieć, że to nie zamyka też ewentualnych roszczeń przed sądami w Polsce osób, które są prawnymi spadkobiercami. Wiemy, gdzie jest kwestia sporna, to jest tak zwane mienie bezspadkowe i różne widzenie, w szczególności w kontekście tak zwanej deklaracji terezińskiej. I tutaj muszę powiedzieć, że uprawniona jest konsultacja z przedstawicielami na przykład innych państw, mówię o ambasadorach, czy też przedstawicielach związków wyznaniowych, jak najbardziej jest uprawniona, ale uważam, że niewłaściwym miejscem jest czas już samej legislacji. To jest chyba precedens, że na komisji, która
senacki, która zajmuje się już procesem legislacyjnym, zaprasza się gości, którzy no, swoimi opiniami wyrażanymi wobec procesu legislacyjnego, wobec toczących się prac, no, że tak powiem, podpowiadają, jakie ma być rozwiązanie. To powinno być zupełnie, zupełnie inne gremium, inny czas. Mogą być ci sami ludzie, więc i przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu, czy inni senatorowie, jak najbardziej, ale to nie powinno być formalne posiedzenie komisji, która zajmuje się akurat procesem ustawodawczym. Więc ja w tej materii uważam, że tutaj został popełniony błąd i on niewątpliwie nie jest chyba właściwym trybem postępowania. Pan poseł Ryszard Czarnecki, jak skomentuje tę sytuację, bo też i to nie była jedyna próba takiego wpływania na kształt prawa, które ma obowiązywać w Polsce przez no, przedstawicieli innych państw. A najpierw szerszy kontekst. Pan poseł Andrzej Grzyb jako doświadczony europoseł pewnie pamięta awanturę, jaka miała miejsce w Strasburgu, gdy pojawił się na sali ambasador Federacji Rosyjskiej. No i doszło do tak powiem, bardzo mocnych wystąpień w tej kwestii, że jest niedopuszczalna. Co do Senatu, no więc ja żałuję jednego, że prawie naprawdę fundamentalnej z punktu widzenia, o czym mówił zresztą pan poseł Wiesław Szczepański, z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości społecznej, nie wstydzimy się tego określenia, i ładu wewnętrznego, ale także z punktu widzenia fundamentalnego, gdy chodzi o polski wizerunek, są ludzie, którzy chcą dolać benzyny do ognia, bo to może ten ogień, który wybuchnie, czy pożar może zaszkodzić polskiemu rządowi, czy osmalić polskiego premiera, czy państwo polskie. Szkoda, że pan marszałek Grodzki zamiast próbować być mężem stanu jest przedstawicielem totalnej opozycji i nawet w sprawach, które naprawdę są bardzo delikatne, które wymagają kurszu dyplomatycznego, no jedzie po bandzie zapraszanie osób z zewnątrz i dawanie im możliwości wystąpień, które no niestety nie mają charakteru pokojowego i znalezienia pewnego konsensusu, tylko wręcz przeciwnie, jest w gruncie rzeczy golem samobójczym do polskiej bramki. No być może z tego gola samobójczego Tomasz Grodzki się cieszy, ale z punktu widzenia racji stanu polskiego interesu narodowego, tak to powiem, który myślę, że go akurat tutaj pan poseł Grzyb, pan poseł Wiesław Szczepański czują, że w tej sprawie powinniśmy grać w jednej drużynie. Różnić się w innych sprawach, będziemy się różnić, bo to jest demokracja. Ale w tej akurat sprawie z punktu widzenia naszego interesu na long term, długofalowego, rządy się zmieniają. Natomiast ta sprawa może rzutować na polskie interesy ekonomiczne także za 10, za 20 lat. W związku z tym w tej sprawie powinniśmy być razem. Nie rozumiem, czego tego nie rozumie Platforma Obywatelska, jeden z jej liderów, marszałek Senatu. To jeszcze jeden temat ubiegły tydzień. Znaczy, czy ja tego mogę zdanie powiedzieć? Teraz panu oddam głos, będzie się pan mógł odnieść, tylko jednak chciałem wprowadzić nowy wątek do naszej rozmowy, bo udało się zakończyć telenowelę z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Chyba się udało i tutaj ten znak zapytania kieruje w pańską stronę pan poseł Wiesław Szczepański. Znaczy ja tylko odniosę się krótko do poprzedniego tematu. Powiem w ten sposób, na różne posiedzenia komisji poselskich i senackich zaprasza się różne osoby. Natomiast zaproszenie tych osób byłoby tak jak zaproszenie kogoś, kto prowadzi działalność lobbystyczną w określonej ustawie, więc powiem krótko, inne są powiedzmy kwestie dotyczące, czy ustawa jest dobra, czy zła. Natomiast osoby, które tak występują, no to traktowane są być może jako lobbystyczne w kierunku nieuchwalania tej ustawy. Natomiast co do kwestii wyboru pana profesora Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich, ja cieszę się, że ten serial trwający 6 odcinków w końcu się zakończył. No i szkoda tylko, że Zjednoczona Prawica takiej decyzji w całości nie
nie podjęła poprzez, przy wyborze poprzedniego rzecznika praw obywatelskich. Być może mielibyśmy ten termin skrócony. Jest nadzieja na to, że w Senacie ta osoba uzyska większość 380 ponad osób głosujących za, przy niewielkiej grupie przeciw i wstrzymujących się. No, daje realną szansę, że osoby, które zagłosowały dzisiaj w Sejmie, zagłosują również w Senacie i będziemy mieli rzecznika, który rzeczywiście być może będzie spełniał oczekiwania wszystkich grup politycznych będących w parlamencie, będącą osobą apolityczną, a rzeczywiście zajmującą się prawami praw człowieka. To jest kwestia decyzji politycznych senatorów Lewicy i senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jak zagłosują senatorowie, przepraszam. Ale panie redaktorze, ja powiem już krótko. Przecież nasi senatorowie głosowali już za panem profesorem Wiąckim w poprzednim obrocie, więc nic się nie zmieniło. Podpisaliśmy się pod tą kandydaturą jako klub w Sejmie. Kandydatura wyszła od Polskiego Stronnictwa Ludowego i będziemy tą kandydaturę popierali w Senacie nadal. Pan poseł Andrzej Grzyb, panie pośle, jak zagłosują senatorowie PSL-u? Jak pan sądzi, jak zagłosują senatorowie Koalicji Obywatelskiej? Bo mnie już w polskiej polityce nie jest w stanie nic zdziwić, powiem szczerze. Panie redaktorze, przede wszystkim mamy satysfakcję, że ten, tak to nazwę w cudzysłowie, przepis na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgłosiliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Polska, że on w szóstej odsłonie tego spektaklu, jak to pan był uprzejmy nazwać, został, że tak powiem, przyjęty. Dlaczego? Dlatego, że proponowaliśmy, aby to tym kandydatem była osoba, która nie jest aktualnym politykiem, a jednocześnie jest kryterium, czy te kryteria, został przyjęty przez większość sejmową, dlatego też wypada też podziękować, że była też zmiana w postawie Zjednoczonej Prawicy, wyrażona ustami między, czy wypowiedzią pana wicemarszałka Terleckiego, który powiedział, przekonała nas do głosowania za profesorem Wiąckiem. Jego postawa, który po poprzednim głosowaniu powiedział, respektuję, to jest demokratyczna decyzja polskiego parlamentu, a przegrał przecież niewielką ilością głosów z panią senator Staroń. Więc to jest chyba dobry znak, że potrafiliśmy się porozumieć. Szkoda, że trwało to tak długo, ale zawsze dobre jest polskie przysłowie, które mówi lepiej późno niż wcale. Nie obawiam się o zmianę decyzji senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj dodam, że ten klub się powiększył o jedną osobę, bo Kazimierz Michał Ujazdowski jest czwartym senatorem w naszym klubie. I sądzę, że również mogę powiedzieć, że również senatorowie Platformy tutaj zagłosują, a ponieważ PiS poparł, więc nie powinno być problemów w Senacie z zatwierdzeniem kandydatury pana profesora Wiącka, który, jak wiem, jest pracownikiem naukowym i szefem Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim. Myślę, że to dobra decyzja, która nie pozwala na wprowadzanie jakichś protest, jeżeli chodzi o obsadzanie, a przecież znamy w tej sprawie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który po 15 lipca musiał być wdrożony w życie. Pan poseł Ryszard Czarnecki, panie pośle, bo no, mówiło się, że w pakiecie z rzecznikiem jest kwestia powołania szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Czy to właśnie mamy tutaj klubowiczów. Zwykle dla pana Piotra Lisiewicza. Bogate wydarzenia, tak, u nas w Sulejowie. Panie pośle, czy to oznacza również zamknięcie tego frontu z powołaniem szefa Instytutu Pamięci Narodowej? W tej kwestii głośno pomilczę, panie doktorze. Mamy wielką nadzieję, że przeprowadzimy wybór nowego prezesa ważnej instytucji, jaką jest w Pamięci Narodowej, i że będzie nim człowiek, który świetnie prowadził bardzo ważną placówkę muzealną w Gdańsku, który również, jak sądzę, budzi szacunek ze względu na swój patriotyzm
względu na swoją znajomość historii, także wśród niektórych partii opozycyjnych. Natomiast wracając do wyboru rzecznika, powiem w ten sposób. Czy to trwało długo? Tak, trwało długo. Czy są kraje w Unii Europejskiej, które dłużej nie miały ombudsmana? Oczywiście tak, Hiszpania przez 2-3 lata go nie miała. Czy to jest kompromis? Tak, to jest kompromis. Patrząc na to, bo oczywiście rzecznik obywatelski musi być apolityczny, ale każdy ma poglądy. Patrząc, porównując z panem Poddarem, pan profesor Wiącek jest wyraźnie na prawo od profesora Poddara, ma poglądy, powiedziałbym, takie no, centroprawicowe. Poddar dosyć radykalnie lewicowej się przesuwał. Ja akurat szanuję pana Poddara, to jest drugi człowiek prywatnie, natomiast z tym faktem jest to człowiek o bardzo wyraźnie radykalnych lewicowych poglądach. Tutaj jest wyraźny postęp. Cieszę się, że wygenerowaliśmy wspólnie z opozycją, tak, z opozycją wspólnie, pewien konsensus, który daje możliwość funkcjonowania panu, no, mam nadzieję, już niedługo nowemu RPO, przez lata, choć pewnie także ci, którzy na niego głosowali w Sejmie, na przykład być może niektórzy ludzie akurat lewicowych, mogą być w przyszłości zawiedzeni. Natomiast to konsensus bywa wartością w polityce, a zgadzam się z panem posłem Andrzejem Grzybem, wykazał profesor Wiącek klasę po tamtym przegranym głosowaniu, to też trzeba docenić. Pan profesor Wiącek mówi, że jego takim credo w czasie pełnienia tego urzędu będzie artykuł 30 Konstytucji, czyli obrona godności każdego człowieka. Wspomniany dr Bodnar, zdaje się, ograniczał te kategorie do tylko pewnej kategorii ludzi. Pan poseł Wiesław Szczepański jeszcze spuentuje naszą rozmowę. Czy to oznacza no, jakieś szersze porozumienie w ogóle w traktowaniu praw człowieka w Polsce? Znaczy ja mam nadzieję, tak, dlatego że podejmując, myśmy szukali również swojego kandydata, natomiast padła propozycja ze strony Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby to był wspólny kandydat. Kandydat, który według nas będzie oczekiwania osoby, która będzie broniła godności i praw wszystkich osób. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że popieramy tego kandydata, poparliśmy go w poprzednim głosowaniu, popieramy go w tym. Mamy nadzieję, że ta osoba będzie spełniała nasze oczekiwania. No i przede wszystkim oczekiwania obywateli. No i też nie będzie wyborów uzupełniających w Olsztynie. No i po co? No może pan Hołownia wystartowałby. No chyba powinien wystartować, skoro chce być liderem politycznym, no to szlify się zdobywa w wyborach, w polityce, a nie na nie w internecie. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Zwrócił tutaj uwagę jeszcze, zwrócił uwagę na to, co powiedział pan redaktor Stankowski, że wybór rzecznika to jest takie trochę zwijanie różnych frontów, które są konfliktowe i myślę, że to jest dobry znak dla polskiej polityki. Bardzo serdecznie dziękuję za tę puentę i za to spotkanie gośćmi politycznego podsumowania tygodnia na antenie Telewizji Republika. Byli pan poseł Wiesław Szczepański, poseł dziękuję Nowej bardzo. Lewicy. Do widzenia. Pan poseł Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i pan poseł Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, kłaniam miłego się weekendu, miłego zjazdu Gazety Polskiej. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich klubowiczów. Państwu dziękuję za uwagę. To było specjalne wydanie politycznego podsumowania tygodnia wprost z Sulejowa, gdzie odbywa się zjazd klubów Gazety Polskiej. Zostańcie Państwo z Telewizją Republika.